No jak myślałem, nie w tą uliczkę skręciłem, ale nie ma problemu. Przejdę się dłuższą drogą. Przejdę się tą drogą i po prostu skręcę w lewo, gdzie powinienem iść. Chyba domy socjalne czy council housing. Idziemy z górki. Także fajnie, wygodnie. Lepiej iść z górki niż pod górkę. Jeśli to jest krótka podróż. Jeśli idziesz do góry, w sensie na górę, gdzie góra jest dosyć wysoko, to łatwiej jest chodzenie pod górkę niż z góry. Bo wtedy inny klimat jest, inne powietrze, inny stopień kątu. Jak się schodzi, to mięśnie wtedy bardzo czują. Doświadczyłem to właśnie od Szwajcarii, jak byłem. Nie wiem, babka coś krzyczy. Patrzy się na mnie. No dobra, pójdźmy sobie tutaj. Co mi szkodzi? Zwiedzę sobie lokalne okolice, jakie tu są. No ładne jest otoczenie. Continue on to Chess Hunt Road. No proszę, i są kościoły nawet, jest kościół baptystyczny, czy baptystów. Środę o 6:30, piątek 6:30 i niedzielę od 3:30. Mają otwarte, także fajnie można przyjść sobie. Zobaczyć, zwiedzić, pomodlić się. Jest co-op, czy kop w Szwajcarii. Jak się, zawsze jak tam byłem, to się śmiałem. O, idę do kopa. I że w Anglii, a nie w Szwajcarii. Wychodzę właśnie z przychodni, pytać się, czy potrzebują kogoś do pracy, czy tak dalej. Mówią, że na razie nie, ale żebym zostawił CV i patrzył na Indeed. Także też formę rejestracji do przychodni wziąłem. W razie czego, jak tu będę w okolicy miał stały adres, to mam też już od razu GP. Nie będę musiał tego robić. I tu jest kolejne miejsce baptystyczne od 1805 roku. Proszę, no. Fajnie jest tu w miejscu, kilka kościołów baptystycznych, także to jest duży plus też, uważam. No i tu będę skręcał. Coś, co mi brakowało z UK. Wcale nie. To jest brytyjska inżynieria. Masz tu ciepłą wodę, tu masz zimną wodę. A jak chcesz mieć letnią wodę, to musisz coś takiego robić. Także dzisiaj, nie wiem, który jest dzień, 31. Idę na Origin Care, do szpitala, ponieważ parę rzeczy zapomniałem w Kambodży. Także idę na przystanek, siadam w autobus i jadę jakby do takiego centrum medycznego na pomoc natychmiastową i pokażę.
parę domków, jak wyglądają w Anglii w okolicach. Nie wszyscy byli, nie wszyscy widzieli. No za jakieś tak 16 minut powinienem tam dojechać. Mam dużo sztuk zapakowanych w jakby taką teczkę plastikową. Mam tam CV, mam plecak z tyłu. Może też coś pozostawiam przy okazji. Stopni jest 23, słońce świeci i grzeje, zimno jest. A najzimniejszy to jest wiatr. Czekajcie, tu powinienem już skręcić w prawo. I siadamy w autobus. Okej. Ups, dziura. Dziwne przejście. Gdzie tu markety, gdzie tu rynki? Jak w Bangkoku czy w Kambodży? No nie ma. Ktoś sobie kamery zainstalował na ogrodzie, nie wiem po co. Przecież tu jest w miarę bezpiecznie. Okej, idziemy w dół schodami. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7. Taki fajny park wydaje się być. Czekaj, dobra. O. No to dobra, widzimy się na miejscu, w następnej scenie. Jedziemy właśnie do tego szpitala. Wychodzę właśnie od tej kliniki. Rzeczy do pompy oczywiście, no wiadomo, nie przepisali na preskrypcję, ale za to mam zastrzyki. Jedno pudełko zastrzyków, żeby to starczyło na, nie wiem, niecały miesiąc, by się ogarnąć w inny sposób. No i idę właśnie teraz do autobusu, przystanku autobusowego. Nie ten przystanek, tylko jakiś inny obok. Może tam będzie. Ciche miejsce takie. A to jest przystanek? Chyba ja. Okej. To której będzie? Jest godzina 12:15. Już pojechał, czyli 12:35. A czasami
są też i takie drogi. Czekam na autobus i czekam. Jeszcze 16 minut będzie. Nudno trochę. Nikt nie stoi, by pogadać z kimś. Idę teraz w drogę z powrotem. Wyszedłem z autobusu. Dałem CV do 2-3 miejsc. I jeszcze będę czekał na jakiś telefon od jakiegoś właściciela, czy będzie potrzebował kogoś na Dartfordzie. Ładne domki tu, naprawdę. Te okolice ogólnie łatwe są do przejścia, wszystko w tym kierunku Iryf i tak dalej, te pobliskie miejsca. Ja to jestem bardziej Azjatą niż Europejczykiem. Ja się w ogóle nie mogę zasymilować tutaj już prawie. Wszystko zapomniałem. Śmieję. Tu są bardzo ładne domki. Podobają mi się bardzo. Zatrzymam się, żeby nie czyść tak kamerą. Możecie sobie zobaczyć. O, tu domek przepiękny. Lubię takie angielskie. Oczywiście ładniej wyglądają, jak stoją osobno, a nie są złączone z sąsiednim. To wtedy są przepiękne. No i idziemy pod górę schodkami. I tak mniej więcej powinniśmy być w celu, gdzie ja idę. Idę właśnie też do apteki dać tą preskrypcję, by wziąć po jednym pudełku zastrzyków przynajmniej. Odebrałem część moich zastrzyków z apteki. Jeszcze mam jutro do odebrania rano. No i co powiem, za mało CV wydrukowałem. Mam nadzieję, że ktoś jak najszybciej zadzwoni, da znać, cokolwiek, byle co. Teraz idziemy i pokażę wam trochę deptaków Bexley, jak wygląda. No takie miejsce, gdzie są sklepy i tak dalej. Też mam parę CV wydrukowanych, także idziemy przy okazji coś trochę poroznosić. I tak za jakieś 8 minut powinien przyjechać nasz autobus. Wszystkie autobusy przyjmują karty albo bilety lub jakieś takie karty podróżowe, gdzie tam się doładowuje, czy coś takiego. Jesteśmy właśnie na deptaku Bexley. Sklepy, restauracje. TK Maxx. Parę banków, jak Barclays.
a to pochodzimy, poszukamy trochę, rozdamy parę ofert. Mam tu apteczkę wydrukowaną. A tak wygląda właśnie druga strona tego deptaku pseudo centrum handlowego. No większość prac to online, nie chcą aplikacji online, online, wszystko online. A potem czekasz nie wiadomo jak długo. I omyw, o jakaś firma agencyjna, mieszkanie. Co pomaga szukać. Iceland Subway. No jest tutaj parę banków. Asda jest duża nawet, jak ktoś by chciał, potrzebował. Da się znaleźć rzeczy. Są sklepy z ciuchami nawet. Ładny kościółek. Mały. Idziemy dalej. Tu już tak pomału zaczyna się ten deptak właśnie kończyć. Sklepy Asda. O, idę do sklepu, jeśli jeszcze nie zamknęli. Kupić picie, jakieś tam płyny, szampony do mycia się i te podobne rzeczy, artykuły. Godzina, nie wiem która jest. Ósma jak jasno, zobaczcie. Jakiś robak chodził, drzewnica czy coś tam, nie wiem. Jest nadal jasno, nie mogę się przyzwyczaić. W Kambodży, nie wiem, pierwsza czy trzecia rano, już nie, sam nie wiem do końca. 6 godzin do przodu. A to trzecia rano. Trochę nadal mam zegar azjatycki, południowo-wschodniej Azji. Od wczoraj wieczorem się źle czuję, jest mi niedobrze. Ale co? Może się poczuję lepiej po przejściu, małym spacerku. Na chwilę obecną teraz po prostu, żeby uciąć robienie trochę tych długich filmów, jak ostatnie dwa odcinki, będzie używany ten jeden scena na każde zakończenie podczas bycia w Bangkoku. Ponieważ inaczej się po prostu nie wyrobię. Także dziękuję wszystkim za oglądanie od początku do końca, pisanie komentarzy, lajków, wspieranie. To naprawdę pomaga i w zasięgach, i na YouTube, i we wszystkim. Dziękuję. I też za oglądanie reklam. Nie wiem, czy się powtarzam, pewnie się powtarzam. Tak, żeby śmiesznie było. Mam też patrona, jak ktoś chce. Może zostać moim patronem i pobrać sobie parę rysunków albo parę moich opowieści w języku angielskim. Wszystko jest opisane w opisie. Także do zobaczenia w następnym odcinku.